Siemanko, z tej strony Krzychu, witam was na kanale GrayBuda.pl. Dzisiaj gramy sobie na Xboxie Classic, jak widzicie, gramy sobie w gierkę znowu Pinball w Hall of Fame. A tu mamy gierkę wydaną przez Crave w 2004 roku, wydana również na PlayStation 2, na GameCube'a i na PSP i na Wii i na Xboxa Classic oczywiście. Mamy tutaj 7 stołów, bym powiedział takich bardzo klasycznych stołów, bez żadnych takich, bym powiedział, udziwnień. Proste stoły, bez właśnie takich, jak wam by to powiedzieć, jakichś fajerwerków, nie? Właśnie tutaj są zajawki tych stołów. To wydane było pod nazwą The Ultimate Gottlieb Collection, bo wiadomo, Gottlieb będą to, no to producenci pinballi, nie? Istniały też wersje na PlayStation 3, 360 i ogólnie te nowsze, nie wiem czy na Vita chyba też, z 2008 roku, nie wiem czy to są te same stoły, czy nie. Stoły mamy Ice High, Big Shot, Central Park, Genie, Black Hole, Victory i Teed Off. I to tak, Ice High jest z 57 roku, czyli odzorowanie stołów jest, można powiedzieć, to jest ta gra, to jest symulator tak jakby stołu, tak? Ice High jest z 57 roku, Big Shot jest z 73 roku, Central Park z 66, Genie z 79, Black Hole 81, Victory 87 i najnowszy jest Teed Off z 93, więc klasyczne stoły, tak jak mówiłem, bez tam jakichś fajerwerków. Dobra, przejdźmy sobie do stołów. Tu mamy pierwszy Black Hole. Tutaj następny Genie. Teed Off, czyli najnowszy stół w tym zestawieniu. Dobra, zagramy sobie w po razie, zobaczymy te stoły. Moim zdaniem Pure Pinball, którego kiedyś pokazywałem na Xboxa również, jeśli chcecie zobaczyć, no to poszukajcie w playliście Gram Granie Gadania, więc tam sobie jeszcze znaleźć, porównać opcje. Weźmiemy sobie dwie bile, nie da się, to nie będą trzy wibracje, oczywiście tak. Dobra, gramy. Gracz 1. Oczywiście możemy sobie zmieniać widoki, zaraz to wszystko wam pokażę, powiem. Prawym analogiem nabijamy ten wystrzenie tej bili, nie? Punktację możemy sobie wyłączyć Y-kiem. B tu mamy zmianę kamery. No a triggery to oczywiście uderzanie tymi łapami, nie? Zmienię sobie widok, chyba ten jest najlepszy do grania. Widzicie, bez żadnych tam udziwnień, stół prosty. Pamiętam, że u nas na automatach na dworcu autobusowym u dziadka, który miał najgorsze automaty, jak kiedyś tam już opowiadałem, najgorsze automaty, najstarsze, ktoś zawsze mu wciskali, to miał takiego starego, starusieńkiego pinballa. Pamiętam, że była taka narysowana babka w bikini i chyba był hamburger taki plastikowy pod szybą. Już nie pamiętam, ale chyba to był hamburger. I też to był Gottlieba właśnie ten pinball. Ciekawe, czy jest gdzieś... O, straciłem. Czy jest gdzieś w jakichś tych grach o pinballach jest... ten stół. Jakbym go zobaczył, to na pewno bym go poznał. A na drugich automatach w budzie, już nie na dworcu, tylko na blokach, tak jak żeśmy tu mówili, w osiedlu, to był była maszyna pinball, ale nawet, kurde, zabijcie mnie, nie pamiętam co to było. Grałem w niego parę razy, ale nie pamiętam co to było. Ale był na pewno lepszy niż ten u dziadka. Miał dużo tych takich tras dla kulki, wyżej, niżej, ogólnie był lepsiejszy, nie?
A lubiłem sobie popykać czasami, jak się szło na automaty pograć w gry, nie? No to czasami jeden żetonik się tam wrzuciło, czy dwa do tych pinballi. Na trzecich automatach Mietka nie było. Nie było w ogóle maszyny z pinballem. Za to u niego były najlepsze giery na automatach, nie? I dość myślę, dość wcześnie mieli te gry. Bo pamiętam, że jak w 91 roku już mieli Final Fighta, który wtedy, pamiętam, zrobił na mnie wrażenie ogromne. Do dzisiaj moja ulubiona bijatyka chodzona. Dobra, skończyliśmy. To jak na tamte lata, w 91, dwa lata po premierze, mieć już automaty w Polsce, gdzie takie zacofanie było i bida z nędzą, no to naprawdę, nie? Gdzieś musiał mieć gość wtyki, albo... Dobra, lecimy następnym stołem. To będzie takie, wiecie, nie będę tutaj jakichś rekordów bił, bo zresztą tu dosyć trudno się w to gra, wam powiem. Zagramy tak pokazać tylko, nie? Mamy czarną dziurę, lecimy. Czarna dziura z 81 roku. Dobra. Opcje. To tutaj nic nie będziemy zmieniać. Zobaczymy tą czarną dziurę, co to takiego. Łyczek kawki, wasze zdrowie. I przypominam, teraz mówię do Krystiana z kanału Mean Machines. Stary, przyślij mi adres na maila, bo chcę ci wysłać wygraną grę. I to samo się tyczy Retro Cashu Fan. Też wyślij mi na maila adres. Do coacha górskiego gra już poszła, wygrana. Także jeśli to oglądasz, powinieneś dostać w poniedziałek, najpóźniej wtorek grę. Dzisiaj jest sobota, jak to nagrywam. Nie miałem niestety czasu w tygodniu już wcześniej wysłać. Spada mi cały czas kulka. Tutaj bardziej taka nowoczesny ten stół trochę. Więcej łapek. Grzybów więcej, tych co odbijają. O, ale żem zjebał, zobacz. Dobra, jeszcze zagram raz. Zrobię wyjątek, bo strasznie poszło cienko. Ogólnie się trudniej w to gra niż Pure Pinball. Pure Pinball w ogóle lepiej wygląda niż to. Nie zmieniłem sobie widoku stołu. Chyba. Tutaj przytrzymamy bilę. Nie, ustawiony był widok mój. Dobra. Tu złapiemy kulę. No. Kiedyś te... No kurde. Kiedyś te pinbale to święciły trumfy na Amigach, na PC-tach również zresztą. Gdzieś ludzie bardziej lubili w to grać. Dzisiaj jest przesyt wszystkiego, tak można powiedzieć. I ludzie już w takie pinbale nie grają. Aj. Ale są fajne te repliki pinballi, które są na ekranach w 4K chyba już nawet. I one jakby, jak wam to powiedzieć, jest skrzynia, normalnie jak pinball wygląda, i jest ekran 4K za szybę włożony normalnie, i kładzie się go normalnie na stół jak prawdziwego pinballa. No i emulacja jest, nie? Ale jest emulacja tak zajebista, że wygląda to, jakby to się patrzyło naprawdę na żywą maszynę, nie? I to Chińczycy właśnie wymyślili chyba coś takiego, bo można coś takiego kupić, nie? I co najdziwniejsze, jest emulacja jednego stołu lub tam kilku. Ja chyba widziałem, że był tylko jeden, zdaje mi się.
No i jest normalnie maszyna z wyświetlaczem, z punktacją i w ogóle. Fajnie to wygląda, no jakby ktoś miał kasę i game room duży, to sobie może coś takiego zapodać, nie? Tak jak ludzie sobie robią automaty arcade. Ach, dobra. Automaty arcade w pokojach, nie? No to też coś takiego można sobie zapodać, nie? Dobra, lecimy do następnego stołu. Tak wyglądała czarna dziura w ciemnej dupie. Dobra. Tutaj mamy takie, kurde, ala coś kasyno, coś stylizowane, kurde, na kasyno, kurde, na karciankę jakąś, czy co. A, to jest fajniejsze trochę, mi się wydaje. Lubię te, jak są te grzyby odbijające. Ale też nie jest jakiś spektakularny ten pinball, bo też nie ma za dużo tych tutaj mechanizmów. Ale strasznie krótkie łapki ma tutaj na dole, zobaczcie. Strasznie ciężko się gra w to. Te bile się strasznie traci. Ciekawe, czym to jest spowodowane, czy to fizyką tej gry spowodowane, coś jest zjebane, czy... O co chodzi, nie? No i tutaj więcej... No, właśnie. Więcej tutaj jakiś, kurde... Udziwnie w tym stole nie ma. Same grzyby. Tutaj te tarczki, co odbijają. Chyba, że kurde, później coś się dzieje, bo tu widzę jakieś żelazne łapki tam po dwóch stronach u góry. Może się to otwiera, bo coś. Pierą wie. Nabiję punkty. I znowu straciłem bilę. Nie ma też muzyki w tle. O, zobaczcie, kurde. Dobra, nie ma też muzyki w tle, tylko jest tak jakby symulacja, że jesteśmy kurde, gdzieś w jakimś rzeczywiście salonie z tymi pinballami. Takie odgłosy gdzieś słychać, nie? Tak, wybieramy następny stół. Genie, dobra, jedziemy do Genie. A czemu się tu zmienił mi widok? Ej. Jakoś wolniej to idzie. Dobra, niech będzie tak. No, ten jest bardziej skomplikowany, zobaczcie. No i znowu wpadła. Ten widok, kurde, jest troszkę za blisko. No dobra, niech już będzie tak. Będzie widać dokładnie, gdzie to wlatuje i co tam się dzieje. No ten jak na razie jest najbardziej zaawansowany, bym powiedział. No i zobaczcie, kurde, balans. Coś jest zjebane w fizyce tej gry chyba. Fizyka Billy jest zdupcona. Jakoś tak anemicznie to wszystko. Do dupy. Thank you.
niby fajnie to wygląda, wszystko niby w porządku, no ale coś z tym gameplayem, coś z tym gameplayem, z gameplayem też, ale coś z tym, z tą fizyką tej kulki jest nie tak, coś kurde tutaj jednak jest nie tak, że to wpaduje, no zobaczcie, cały czas, no nie? A, żem zdupcyłem teraz całkiem ja. Dobra, lecimy następny. No ten najbardziej zaawansowany stół jak do tej pory. Lecimy następny. Dobra, Central Park, zobaczmy. No ten już jest prostszy stół. Zobaczmy, może tu jest lepsza kamera. Ta jest najlepsza jednak. Zobacz jakie tu łapki są. Kurde, tu się dopiero tracić będzie kulkę. No, już. Ja pierdziel. Tam u góry są łapki? Nie, to są te. Te, co odbijają chyba. Analogowy, kurde, naliczacz punktów. Fajnie to wygląda. No to już jest całkowicie zesrane, nie? Że takie łapki, a tu są trzy te. Trzy takie wypustki, co kurde niby mają ci pomóc zatrzymać kulę. No i do dupy. Ja żebym teraz łopatką jeszcze wdupił kulkę. Może w to trzeba umieć grać. No to umiem, zobaczcie. Ale fajnie tam widać kulki na dole. No tutaj się przyspieszyło trochę. Jak odbił grzyb to. No i co? No i dupa. No i widzicie, sami. Dobra, następny. Lecimy hurtowo. Który to będzie stół? Ty, to chyba ostatni, nie? O, ten już ma ten. Te właśnie te prowadnice na kulki, te trasy z tych drutów, nie? Zobaczmy. Może to będzie lepiej. Tutaj coś już, kurde, łopatki przynajmniej wyglądają. No, też jest bardziej zaawansowany ten stół niż, niż te wcześniejsze. No ta Black Hole jeszcze była trochę bardziej, nie? No, trafiłem do jakiejś dziury. No, ten jest fajniejszy. Jakoś się lepiej gra. A, ale fuks. Ale fuks. No ale szczęście sprzyja lepszym, nie? No, jakąś literkę sobie trafiłem. No widzicie, tu jest więcej tych pierdół różnych. No ten stół jest chyba najlepszy z tych wszystkich. Najlepszy. A tam mamy jeszcze łapkę, widzicie. No dawaj. Aj. Napiszcie w komentarzu, czy wy mieliście u siebie w salonach w latach 90. Pimbale. No tak jak mówię, u nas były tylko dwa. Awaj, o jak fajnie się udało. Zapominam tutaj o tej babce, o jest.
ciach. No. Znowu trafiłem tam do dziurki. No, gdzieś trafiłem. Obraca się coś. No w ten można by było coś pograć, bo jest łatwiejszy. A, spadło do dziury. Ale mam jeszcze extra ball. Ach, kurde, znowu zapomniałem o tej łopatce, no. No i już, spadła mi. Ale mam jeszcze. Good shot. Też zaawansowany jakoś nie jest, ale jest chyba najlepszy, tak bym powiedział, z tych wszystkich. I bach. Nowy do tej dziury tam. A, o, już myślałem, że straciłem. No, tam jeszcze nie trafiłem w ten tunel. No, znowu za późno. W ten różowy tunel chciałem trafić tam. Wcześnie. Dawaj kulkę. W ten stół gram dłużej niż chyba we wszystkie razem wzięte tamte. Ciężko trafić tam, kurde, w ten tunel. Nie mogę zaskoczyć byka, o tutaj właśnie uderzyć tej kuli. Teraz. Znowu za późno, cholera jasna. No to już wpadłem. Dobra, kolejny, czy to był ostatni? Bo już straciłem rachubę. A, Schmatt Victory, dobra, lecimy. Tutaj motyw z tymi, z formułkami. Za jeden, dobra. Powinna być szybka gra. O, ten lepiej wygląda. O, tu mamy mini pinball, sekcję. A, spadło. Ale też jakoś wolne, kurde, tak. No i dup. Dawaj.
No, trafiłem gdzieś, kurde. Ej, zapomniałem o tych łopatkach znowu. Nie przeszła tam. No, ten jest też w miarę fajny. Przynajmniej dużo tych różnych pierdół tu jest. O, jak przyspieszyło. Jednak może być szybko. To przynajmniej jakaś muzyczka gra, nie? Od razu się lepiej gra. Nie! Ja pierdzielę. Nie. No i zobaczcie, kurde, to samo. Checkpoint, kurde. No i dupa. Wpadnie, kurde. No, wiedziałem. I dupa. No i tak się kariera skończyła w F1. To był chyba ostatni stół, jeszcze zobaczę. Tak, Big Shot był pierwszy. Dobra, moi drodzy, tak się prezentuje właśnie Pinball The Gottlieb Collection Hall of Fame. No, te dwa stoły w miarę. Ten ostatni stół z tym F1 i ten T-Off bodajże. Dobra. Trzymajcie się, śledźcie kanał do następnego. Cześć.